Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początku chciałbym powiedzieć kilka słów o sobie. Nazywam się Piotr Tomaszewski i prowadzę swój kanał na YouTubie, który poświęcony jest głównie tematyce historycznej. Są to przede wszystkim filmy o zamkach, pałacach, ciekawych miejscach i budowlach, które chciałbym Wam pokazać, ale również o nich opowiedzieć. Natomiast dzisiaj chciałem Wam się pokazać osobiście i zachęcić Was do zapoznania się z moim nowym projektem. Dotyczy on pamiętnika mężczyzny z Kadłuba Wolnego, leżącego koło Zębowic w województwie opolskim, a mianowicie Alberta Adamskiego, który zrelacjonował cały swój pobyt na froncie podczas I wojny światowej. Jego zapiski skupiają się na trudach życia codziennego w warunkach wojennych, czyli na przykład jak sobie radzili z wyżywieniem, jego zdobywaniem i dostarczaniem, jak sobie radzili z relacjami międzyludzkimi i mam tu na myśli relacje ze swoimi żołnierzami, relacje z wojskiem nieprzyjaciela oraz relacje z ludnością cywilną na okupowanych terenach. Zapiski dotyczyły również tego, jak sobie radzili, kiedy byli chorzy, kiedy byli ranni, kiedy któryś z nich poległ w walce, jak sobie radzili z higieną osobistą, czym zajmowali się na różnych stanowiskach frontowych, a także tym, jak wyglądał stosunek żołnierzy do dowódców, a dowódców do swoich podkomendnych. Adamski przeżywał ten czas wraz ze swoimi kamratami, ale też zapragnął przelać wszystkie te zdarzenia na papier, by później o tym wszystkim opowiedzieć po zakończeniu wojny. Być może swoim dzieciom, być może wnukom. Chciał się po prostu tym podzielić. Chciał to zachować. Chciał to komuś przekazać. Można też zadać sobie pytanie, kim był Albert Adamski i jak wyglądało jego życie. Wiadomo, że urodził się 22 marca 1890 roku w Kadłubie Wolnym. Jego rodzicami byli Johann i Marii z domu Szczygioł. Albert zdobywał wykształcenie w szkole kupieckiej i pracował w handlu w obecnych Piekarach Śląskich aż do lutego 1915 roku. Wtedy właśnie otrzymał powołanie do wojska i rozpoczął pisanie dziennika, w którym opisuje wojenne piekło na wzgórzu Loretto, pod Verdun, Cambrai, Lens oraz Vimy. W czasie, gdy został ciężko ranny, został skierowany do koszar w Spandau pod Berlinem. To tam właśnie przeżył upadek cesarstwa oraz rewolucję listopadową. Wojna zrujnowała mu całkowicie zdrowie. Po powrocie z wojny do Kadłuba Wolnego Adamski ożenił się i przeprowadził do Łubnian. Miał 4 dzieci. Wrócił do handlu i prowadził swój sklep. Zmarł w Łubnianach i tam też został pochowany. Warto wiedzieć, że autor odcina się całkowicie od wojennej chwały, patriotyzmu, ojczyzny. Nie propaguje również żadnych ideologii. Dla Adamskiego liczy się tylko człowiek, wolność i porządek. Całkowicie zdaje sobie sprawę z tego, że jest tylko pionkiem w tej wielkiej wojennej grze. Przeklina ludzi, którzy na śmierci i cierpieniu budują swój kapitał wojenny, finansowy bądź polityczny.
Jego zapiski są całkowicie antywojenne, co skutkuje tym, że cenzura Gestapo usunęła z dziennika aż 80 zapisanych stron rękopisu. Książka ta już niedługo będzie dostępna w formie kilkudziesięciu podcastów, które mam nadzieję bardzo Wam się spodobają i będziecie mile zaskoczeni. Kochani, ja osobiście gorąco Wam polecam tą piękną, trudną i dramatyczną zarazem historię, którą możecie odsłuchać w dowolnym momencie na moim kanale w YouTube. Tym samym gorąco polecam do zasubskrybowania, lajkowania oraz pisania Waszych komentarzy. Jednocześnie, gdyby ktoś z Was miał ochotę wesprzeć mnie w mojej pracy, gorąco zapraszam na moją stronę Patronite, gdzie nawet najmniejsze wsparcie pozwoli mi rozwijać kanał, tworzyć dla Was nowe filmy i dzielić się z Wami kolejnymi historiami. Link do mojej strony Patronite znajdziecie w opisie filmu. Na tym kończę moją zapowiedź i zapraszam na premierę pierwszego odcinka, który odbędzie się już wkrótce. Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!